Ostatnie próby przed 60. Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu i fantastyczny zespół Pectus. Jak ja bym chciała mieć takich braci i powiedzcie mi... Chcielibyśmy mieć siostry. To adoptujcie mnie. Dobrze. Dziękuję. Rozmawiamy rodzicom zaraz po wywiadzie, powiemy... No i mam do Was takie pytanie, bo często takie zespoły, gdzie jest tylu przystojnych, zdolnych, utalentowanych i z charakterem ludzi, ma problem z dogadaniem się i z koncepcją, z wizją występów. Kto u Was rządzi? Jak to jest, że Wy tak fantastycznie się dogadujecie? Może ja powiem tak. U nas panuje demokracja kontrolowana, a ostateczną decyzję podejmuje najstarszy. Czy Marek chciał powiedzieć, że u nas w naszym zespole rządzą kobiety? To może się załapię jako wasza siostra. Mogę zamówić sobie jakąś piosenkę, na przykład tekst na następną płytę? Możemy coś napisać, skomponować dla ciebie specjalnie. Bardzo mi się podobała Barcelona, to są moje klimaty, więc coś... Zaśpiewasz kawałek? O nie. Nie, w takim towarzystwie to się będę wstrzymała. Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Ja marzeniami buduję swoją przyszłość i jedno z moich marzeń się tutaj spełniło, a jaka będzie przyszłość, to zobaczymy. Ale mam do Was pytanie, jak oceniacie te 60 lat festiwalu, które oglądaliście najpierw w telewizji, teraz od wielu lat uczestniczycie tutaj w tym wielkim kulturalnym wydarzeniu, które od paru lat jest bardzo kontrowersyjne, ale czy to nie jest tak, że nie powinno tak być, bo to jest jednak wielka uczta muzyczna integrująca artystów? Moi drodzy, festiwal opolski nie odbył się tylko raz w stanie wojennym. Ja się wtedy urodziłem, bo jestem z 81 roku. Naszym wielkim marzeniem jest to, żeby festiwal opolski był ponad podziałami. Był festiwalem ponadpolitycznym, żeby był przede wszystkim świętem naszych polskich piosenek, naszych polskich kompozytorów, autorów tekstu, żebyśmy się tutaj spotykali co roku, żeby ten festiwal miał ciągłość i grał do końca świata. Naprawdę to jest moje marzenie. My czujemy się tutaj naprawdę jak w domu. Wyobraźcie sobie, że 10 lat temu odebraliśmy tutaj dwie statuetki za zespół roku. To już 10 lat, słuchaj. Naprawdę i przyjeżdżamy tutaj co rok, śpiewając różne utwory, ale naprawdę atmosfera jest niesamowita. Dowiedzieliśmy się o tej atmosferze, rzeczywiście tak jak powiedziałaś, oglądając w takim małym telewizorku czarno-białe festiwale, gdzie jeszcze śpiewała Irenka Santor czy Maryla Rodowicz. Teraz wspólnie możemy z nimi śpiewać piosenki. Skaldowie, proszę bardzo, Ryszard Rynkowski i wielu, wielu innych artystów. To jest naprawdę święto polskich artystów i polskiej piosenki. A czy jest coś, czego Wam brakuje, z czego mogłoby być więcej w następnych festiwalach? Na przykład więcej takich premierowych utworów, debiutanckich? Powinno być w ogóle więcej muzyków, więcej artystów. Tylko ten festiwal trwałby co najmniej tydzień i koncerty odbywałyby się od rana do wieczora, ale niestety to nie jest możliwe. Tak jak Tomek wspomniał, muzyka w Opolu powinna łączyć, a nie dzielić. Powinna być ponad podziałami. I tego się trzymajmy, kibicujmy sobie, żebyśmy się spotykali. Wyłączcie muzyce, róbmy swoje i spotykajmy się i świętujmy. Oczywiście tak jak my w 2007 debiutowaliśmy, kibicujemy debiutantom, bo jest przecież w sobotę koncert debiutów. Nie wiadomo, czy jakaś mega gwiazda z tego koncertu się nie pojawi. Myślisz, że będą niespodzianki? Myślę, że na pewno, myślę, że jest taki czarny koń. Oczywiście ja muszę być bezstronny, bo taka jest moja rola. Natomiast absolutnie kibicujemy tym młodym artystom, bo to jest też taka sztafeta pokoleń. Starsi przekazują młodszym. My też dbamy jako zespół Pectus o tę, że tak powiem, oprawę zakulisową. Na czym ona polega? No to może tutaj... Zabierzemy cię ze sobą i pokażemy kilka tajników naszych. Czegoś spróbujesz, potańczymy, pośpiewamy. Jestem bardzo za. Możecie już mi Państwo zazdrościć, ale możecie też przyjść na festiwal i po prostu pobawić się z zespołem Pectus tutaj trzeba z widowni. Trzeba przyjść. Powiedzcie mi jeszcze, jak wygląda teraz na przykład Wasze koncertowanie? Jakie macie plany na najbliższy czas? No bo koncerty to jest chyba największa wartość w życiu i twórczości muzycznej. Nie sama płyta nawet, tylko ten bezpośredni kontakt z widownią. No to jak wyglądają plany? No ten sezon jest bardzo mocny i dużo podróżujemy po całej Polsce.
Małopolska, ale też będziemy w Krakowie na igrzyskach międzynarodowych. Więc tych terminów naprawdę jest dużo i ten kontakt z publicznością jest chyba najważniejszy. Ludzie przychodzą, śpiewają nasze piosenki. To jest chyba największa nagroda. Myślę, że ludzie śpiewają też wasze piosenki pod prysznicem i w różnych innych okolicznościach. Ale to gdzie? 17 lat, więc też może tak jak Maciek powiedział, może czegoś nie powiedział, ale ja muszę dopowiedzieć, że my właściwie więcej czasami się zdarza, że więcej czasu spędzamy z publicznością po koncertach niż trwa sam koncert. Bo koncert powiedzmy trwa 2 godziny, a my 2-2,5 godziny jeszcze potem spotykamy się, są zdjęcia, są autografy i jakby dopieszczamy tę publiczność, która tych ludzi, którzy przyszli, zadali sobie trud, żeby spędzić popołudnie, wieczór czy właśnie ten czas koncertowy z naszymi piosenkami, z naszą wrażliwością. My mówimy też o, wydawałoby się, o prostych rzeczach, o takich wartościach, wiesz, przyziemnych, jak miłość, szacunek. Ponadczasowych. Wiesz, i to ludzie naprawdę kochają. My jesteśmy, staramy się być przede wszystkim prawdziwi, zarówno na scenie, jak i poza, jak schodzimy z koncertu. Gramy dla ludzi, jesteśmy dla ludzi. I to procentuje, to już 17 lat, a mam nadzieję, że dużo przed nami. Ja też mam taką nadzieję, ale powiedzcie tym wszystkim widzom i osobom, które przyjdą tu na festiwal, a nie na przykład głównie tym, którzy nie będą mogli tu przyjść, gdzie mogliby się wybrać, żeby najbliższy jakiś koncert z zespołu Pectus wysłuchać i spotkać się z wami? Macie jakiś taki tak, najbliższy plan? Tak z głowy to nie wiem, ale musielibyśmy... Chyba znamy. W sobotę zapraszamy do Sochaczewa o 21:00. A w przyszłym tygodniu Glinoisk, Warszawa, Kadzidło. Nie pamiętam, gdzie wczoraj graliśmy, ale przyszłościowe pamiętam. Na naszej stronie pectus.com.pl czy na naszym Facebooku są wszelkie informacje, gdzie możecie nas spotkać, zobaczyć, zajechać nam drogę na stacji benzynowej, pogadać. Zapraszamy. Czyli przejdźcie. Panowie, zapraszamy tutaj na festiwal, występujecie i na pewno będzie fantastyczna zabawa. Będzie. Będzie, po prostu będzie. Będzie magicznie, muzycznie, rodzinnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zapraszamy wszystkich już dzisiaj wieczorem pierwszy koncert.